Odnieś. Nic nie będę docinał. Rzeczywiście, jest taki temat. No. Rozumiesz, pan Torba, to już trochę się przeżył, już raczej obowiązków wokalisty w zespole Liszej nie będzie pełnił. I bardzo dobrze. Czekałem długo. Nie tylko ja. No właśnie, ja też. No. I mam tutaj, powiem ci, paru takich zawodników, których można by było spróbować. No, także może mi doradzisz, czy jakieś. A znowu ich w ogóle wygłosi jakieś tam. No, nie wiem, jakieś takie. Jakiś pozytywny pozabiał. No nie wiem, no taki koleżko. Tak, czekaj. Ja to wiem, co to za koleś. To on to człowieku, nie, to jakiś dziwny to jest. Co? Dalej, to on będzie płacił za przyjechanie na próbę. No dokładnie. Nie. No dobra, nie, no nie takie da. Coś jeszcze jest. Nie, to ten to przecież dopiero co w Corruption śpiwał, to gdzie będziesz go brał do Liszaja? Nie bardzo. No dobra, to taki z Anglii jeszcze przysłał, foteczkę, zobacz. Dobry jest. Podobno fajnie skacze, podobno po scenie dobrze siedzi. No nie? I co, a weźmie gdzieś poleci i nie wróci, i co zrobisz? A w ogóle wiesz, jak on się nazywa i co? Dick w synie? Co to w ogóle ma być? No tak. No śliska sprawa, stary, no nie bardzo. No właśnie, z tymi zagranicznymi to też kłopot trochę. To z Polski coś może, wiesz? O, z Polska. No dobra, ten słyszałem, że porywa tłumy, wszyscy śpiewają na sali. No co ty? No? No i co? I porwie ci całą salę ci porwie i pójdzie. W ogóle człowieku. A co on ma w ogóle na jakąś pożyczkę na głowie, co to jest? Nie wiem, może w banku wziąć. Dawaj, a może jakaś kobita? O właśnie, czekaj. Dobra, jest kobita. Dobra. Byłam. Opatrzyjnie, już nie ma dzikich plaż, no. Co będzie? Gdzie? Nie ma dzikich plaż i nie ma kawiarenki. A kawiarenki są, no. I będziesz grał w kawiarence? No właśnie, koło kibla. Całe życie przy kiblu będziesz grał. Nie? No dokładnie. No będziesz człowieku zawsze tylko same w kawiarenkach. Nie, to do facetów. Facetów wracamy. Facetów. Też z Polski, proszę bardzo. Nie, tego nie bierzemy, bo będzie lipa, no. No nie, no. Nie masz jeszcze czegoś? No mam jeszcze jednego takiego zawodnika. Wiesz, dobre kudły, słyszałem, że fajnie na trąbce, na skrzypcach. Śpiewa też fajnie, od Bacha zaczynał, słyszałem. Tak? Chyba. Niezły, no to nie? Ja wiem, to jest Zbyszek z Ex Libris. No ale to już masz jednego z Ex Libris, no, to będziesz miał teraz dwóch. Teraz ci powiedzą, że im band cały rozmontowujesz. No dokładnie. To... Chłopie, no. A nie, dobra, został... Kierunek był dobry, przynajmniej Polska, nie? No właśnie, słuchaj, został mi jeszcze jeden. No, to pokaż. Został mi jeden. Zobacz, taki coś jest. A, no kurde, ten jest najlepszy, człowieku. Ten się nadaje. Mówisz? No kurde, od razu widać. Super. To może go wziąć. No, koniecznie. A może go wziąć nawet. Wziąć go nawet można. Dokładnie. No człowieku, i po temacie. No dobra, no, wiesz co, mi też się podoba, nie? Spoko będzie. Kurde, myślę, to człowiek z ładowością od razu. Okej, okay. No dobra, no dzięki, prawda? Kurde. No problem.